Uniwersytetu Cottbus. Jestem Informatikerin und Ingenieurin. Jestem Informatikiem, Inżynierem. Und arbeite an der Fakultät, das ist ein langer Name, Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen. Pracuję na wydziale, który ma długą nazwę, Wydział Mechaniczny, Inżynieria Techniczna i... Wirtschaftsingenieurwesen. Aha, i no, Inżynieria Przemysłowa. Ich möchte Ihnen einige konkrete Projekte vorstellen. Chcę Państwu przedstawić kilka konkretnych projektów. Und zwar möchte ich starten mit einem konkreten Projekt, was wir mit der Euroregion realisiert haben. Chcę zacząć od konkretnego projektu, który realizowaliśmy wspólnie z Euroregionem. Dabei ging es darum, ein innovatives Lehrmodell zu organisieren, gemeinsam mit der Universität hier in Zielona-Góra. W tym projekcie chodzi o zorganizowanie innowacyjnego modelu nauczania wspólnie z Uniwersytetem w Zielonej Górze. Ziel war, wie Sie lesen können, also die Vorbereitung eines gemeinsamen Lehrprogrammes, dass wir praktisch auf einem gemeinsamen Level unsere Studenten ausbilden. Celem jest przygotowanie wspólnego programu nauczania po to, żeby stworzyć wspólny poziom nauczania na naszych uczelniach. Ich bin Mitglied der Studiengangsleitung e-Business. Naturalnie chodzi tu o projekty na takich kierunkach studiów jak e-Business, czyli biznes elektroniczny. Und wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Fakultät hier in Zielona-Góra mit dem Lehrstuhl mit dem Institut für Projektmanagement. I mamy bardzo dobre kontakty z wydziałem tutaj na Uniwersytecie Zielonej Górze. To jest z Wydziałem Zarządzania Produkcją. Und wir haben uns überlegt, wie können wir organisieren, dass unsere Studenten einen ziemlich äquivalenten gleichen Abschluss haben in diesem Bereich. Generalnie chodzi nam o to, żeby studenci na naszych obydwu uczelniach mieli podobne, porównywalne kwalifikacje. Es geht nicht weiter? Będą mało sklepki. Ja. Also realisiert wurde das Ganze im Rahmen der gemeinsamen Erasmus-Verträge, die wir haben. Also, wspólne te projekty są realizowane pod hasłem czy w ramach projektu Erasmus. Und was haben wir gemacht? Co robiliśmy? Wir haben praktisch das Curriculum hergenommen, das an der Universität in Zielona-Góra in diesem Bereich existiert und haben unser eigenes Curriculum hergenommen. Curriculum ist die Ausbildung, der Lehrplan. Czyli wspólnie tutaj, zarówno na Uniwersytecie w Cottbus, jak i tutaj w Zielonej Górze, podjęliśmy program kształcenia. Wspólny program kształcenia. Genau. Und, Ziel dieses Lehrmodells war es am Ende, die Chance für sowohl deutsche Absolventen als auch polnische Absolventen zu erhöhen, in der Region Arbeit zu finden. I celem tego projektu, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, było wykształcenie, takie wykształcenie zarówno polskich, jak i niemieckich absolwentów, żeby mogli łatwiej znaleźć pracę w naszych regionach. Dazu ist es aber notwendig zu erfahren, was die Unternehmen benötigen, welche Absolventen sie brauchen. W tym celu potrzebne było dowiedzieć się, co przedsiębiorcy czy przedsiębiorstwa rzeczywiście potrzebują, jakich poszukują absolventów. Und dazu ist es also notwendig, sich mit den Industrie- und Handelskammern beider Regionen zu verständigen. Dlatego było bardzo ważne nawiązanie kontaktów zarówno z przedsiębiorstwami, jak i z izbami handlowo-przemysłowymi w regionach. So gab es eine Studie zwischen der Industrie- und Handelskammer von Zielona-Góra und von Cottbus, um zu fragen,
die Unternehmen zu fragen, welche Qualifikation muss ein Absolvent der Universität Cottbus respektive der Universität Girona Bora in diesem Bereich haben, damit er hinterher eine Chance hat, in ihrem Unternehmen zu arbeiten. Dlatego było przeprowadzone badanie, w ramach którego identyfikowaliśmy, jakie kwalifikacje, co jest potrzebne tutaj na Uniwersytecie w Zielonej Górze, co potrzebują przedsiębiorcy, jakich poszukują pracowników, po to, żeby wykształcić odpowiednio wykwalifikowanych absolwentów. Zusammengefasst kann man sagen, wir haben versucht, mit diesem kleinen Euroregion-Projekt zu erreichen, dass wir Studenten nicht nur ausbilden für andere Regionen, sondern gerade für diese Grenzregion. Podsumowując, chodziło nam generalnie o to, żeby nie kształcić studentów i dawać im wykształcenie tak, żeby poszli pracować w innych regionach, ale właśnie, żeby znajdowali zatrudnienie w tych naszych regionach. Ein anderer Aspekt war dabei auch noch, dass wir erfahren haben, wo Studenten sowohl ihrer Universität als auch unserer Universität eine Chance haben, ein Praktikum zu realisieren. Kolejnym bardzo ważnym aspektem było to, że staraliśmy się zidentyfikować i zbadać, w jakich miejscach, w jakich przedsiębiorstwach studenci mieliby szansę odbyć praktykę. Das ist eine wunderschöne Möglichkeit für die Unternehmen hier und auch auf der anderen Seite der Neiße zu merken, ob man mit diesen jungen Menschen schon eventuell später zusammenarbeiten kann oder nicht. Jest to bardzo ważna i dobra możliwość, żeby zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie granicy zauważyć i stwierdzić, czy z danymi studentami można dalej współpracować i czy oni mogą w tych miejscach znaleźć pracę. Das war das eine Projekt, das wir realisiert haben. Und das zweite Projekt hat... To jeden Projekt, który żeśmy realizowali, natomiast kolejnym projektem... Das zweite Projekt hat etwas mit einer ganz speziellen Klientel zu tun, nämlich mit Menschen, die ein Handicap haben. Drugi projekt był bardzo specjalistyczny, dotyczył ludzi, którzy są w pewien sposób upośledzeni. Im Rahmen meiner Forschung befasse ich mich mit Informationssystemen, insbesondere mit Informationssystemen für Sehbehinderte und Blinde. W ramach moich badań zajmuję się programami czy systemami informatycznymi, które służą ludziom z wadami wzroku i ludziom ślepym. Sie wissen, dass wir alle aufgrund des demografischen Wandels hoffentlich älter werden. Naturalnie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że w związku z demograficznymi zmianami stajemy się wszyscy starszymi społeczeństwami. Und wenn wir älter werden, dann werden wir mit Sicherheit schlechter sehen und auch schlechter hören. Naturalnie im będziemy starsi, będziemy mieli większe problemy zarówno z słuchem, jak i ze wzrokiem. Aber wir wollen mit Sicherheit auch weiterhin mit dem Computer arbeiten, ins Internet gehen und uns so im Internet auch sozusagen zu Hause fühlen. Ale naturalnie dalej będziemy chcieli pracować z komputerem, w internecie. Będziemy chcieli dobrze słyszeć, będziemy chcieli te rzeczy często wykonywać z domu. Und für Sehbehinderte und Blinde ist das Internet nicht unbedingt vorbereitet. Naturalnie dla takich osób, które ten projekt obejmuje, czyli osoby z wadami wzroku, Internet nie jest odpowiednio przygotowany. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip die Pflicht, als Informatiker zumindest, alles das dafür zu tun, dass man als sehbehinderter oder blinder Mensch das Internet wirklich unkompliziert benutzen kann. No i teraz my jako informatycy, jako osoby, które pracują w instytucjach naukowych, czujemy się zobowiązani, żeby to narzędzie internetowe stworzyć w taki sposób, żeby było dostępne i przyjazne dla osób z wadami wzroku i słuchu. Der Begriff dafür ist die Barrierefreiheit im Netz. Można to powiedzieć, że tak ten projekt biegnie pod hasłem bez bariery w sieci. Und die Europäische Union hat
ein entsprechendes Gesetz erlassen, dass wir, dass alle Menschen gleichberechtigt am Leben teilnehmen sollen und dafür muss man die Voraussetzungen schaffen. Tym wszystkim działaniom, które my podejmujemy, sprzyjają uwarunkowania czy prawa Unii Europejskiej, które idą w takim kierunku, żeby osobom, które są upośledzone, czy w jakikolwiek sposób mają różnego rodzaju wady, stworzyć jednakowe szanse do działania, tak jak i ludziom, którzy są w pełni zdrowi. Und in Cottbus arbeite ich schon seit längerem mit dem Landesverband der Sehbehinderten und Blinden zusammen. W Cottbus pracuję ze Stowarzyszeniem Osób z Wadami Wzroku i ślepymi. Und wir haben schon viele barrierefreie Webseiten zum Beispiel produziert. I tutaj bardzo dużo, jeżeli chodzi o strony internetowe, żeśmy wykonali. Wir haben viele Treffen organisiert, wo sehbehinderte und blinde Menschen gesagt haben, was sie brauchen, damit sie ins Internet gehen können. Przeprowadziliśmy bardzo dużo spotkań, na których pytaliśmy się osób z wadami wzroku i osób ślepych, co potrzebują, jakich narzędzi potrzebują, aby mogli się poruszać w internecie. Und dabei entstand die Idee, dass wir grenzüberschreitend auch unsere Erkenntnisse praktisch den polnischen Sehbehinderten und Blinden zeigen können. I na podstawie tych naszych doświadczeń, tych naszych projektów powstał pomysł, żebyśmy zrealizowali projekt transgraniczny i włączyli to również osoby, które są z wadami wzroku czy ślepe, a objęte też stowarzyszenia po stronie polskiej. Völlig neu war, dass wir überhaupt erstmal die Menschen auf der anderen Seite diese Gruppe kennenlernen mussten. Es gab keine Kontakte bisher. To, co musieliśmy pokonać, co było dla nas bardzo nowe, to musieliśmy stworzyć kontakty, dotrzeć do tych ludzi, ponieważ nie znaliśmy tego otoczenia i nie wiedzieliśmy, do kogo dotrzeć. Und wir haben in diesem Projekt die Chance gehabt, die polnischen Sehbehinderten und Blinden zu ermuntern, also aufzufordern, ihre Anforderungen zu formulieren, die sie haben. W ramach tego projektu mieliśmy możliwość, żeby wspólnie z polskimi osobami z wadami wzroku czy ślepymi, żeby te osoby jakby sprowokować, zmusić do tego, żeby one sformułowały swoje wymagania do tego, jak należy się, czy jak chcieliby się poruszać w internecie, co jest potrzebne. Es ging auch darum, dass wir den polnischen sehbehinderten Blinden zeigen konnten, mit welchen Hilfsmitteln man auf unserer Seite arbeitet, mit welchen neuen Technologien man arbeitet, einfach mit dem Handicap besser zu leben. Także w tym projekcie chodziło też o to, żeby polskim osobom, które są z wadami wzroku czy ślepe, pokazać, jakimi już dysponujemy narzędziami, jakie mamy możliwości, żeby ich wesprzeć, wspomóc. Also vielleicht noch für Sie als Information, sehbehindert ist ein Mensch, wenn er 30% und weniger sieht. Tak, dla Państwa informacji, osoba z wadą wzroku to jest taka, która ma uszkodzenie około 30%. Und blind ist man, wenn man 2% und weniger sieht. Natomiast ślepym uważa się człowieka, który jakby ma postrzeganie wzrokowe na poziomie 2% poniżej. Und ungefähr 10% aller der Gesamtbevölkerung, und das trifft auch für Polen zu, haben ein Handicap. I około 10%, ja. Około 10% osób, również w Polsce, należy do tej grupy. Na, das sind in Deutschland ungefähr 10 Millionen Menschen. To jest w Niemczech około 10 milionów ludzi. Und davon ungefähr, also 3 bis 4 Millionen sind sehbehindert oder blind. I stąd wynika, że około 2 miliony są albo z wadami wzroku, albo ślepe.